Czas niesie ze sobą zmiany. Jest coraz więcej pojazdów i coraz mniejsze pole manewru do ich oznaczania. W niedzielę 15 lipca zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące liter, które znajdą się w przyszłości na tablicach rejestracyjnych poznańskich pojazdów. Kończą nam się wyróżniki, czyli litery na tablicach rejestracyjnych. W pierwszej kolejności kończą się one na motocyklach, bo tam ten ciąg cyfrowy jest krótszy. Dlatego postanowiliśmy zapytać się poznaniaków poprzez internetową sondę, jaki ten wyróżnik rejestracyjny powinien być. Do wyboru było PX, PV, PA oraz PY. I to właśnie ten ostatni oznacznik wygrał plebiscyt. Poznaniacy w 63% zgodzili się ze sobą, że to PY jest najbardziej odpowiednie i najbliższe Poznaniowi, bo kojarzy się z poznańską pyrą. W pierwszej kolejności zmiany dotyczyć będą jednośladów. Te z nową rejestracją będzie można oglądać jeszcze w tym roku. Większych pojazdów problem kończących się kombinacji nie będzie dotyczyć jeszcze przez przynajmniej najbliższą dekadę. Dlatego zwolennicy oznacznika PO mogą spać spokojnie jeszcze przez 10-12 lat.